Pytania na śniadanie. Mamy nadzieję, że Państwo też się dobrze bawią na wakacjach. Gdyby na przykład chcieli Państwo pojechać do Maroka, Turcji, Hiszpanii, Słowacji, Grecji, Włoch, Rumunii. Dalej nawet do Norwegii, Finlandii, Tajlandii. Będąc na emeryturze, to polecamy podróże kamperem, tak jak to robią nasi bohaterowie i bohaterowie tekstu z Gazety Wyborczej. Pani Teresa i pan Andrzej Walczakowie. Bardzo nam miło. I jest z Państwem wnuczka Justynka, która chwilowo nie ma szkoły, więc podróżuje z dziadkami, prawda? Super, bardzo nam miło. Kamper zaparkowany nieopodal, żartowaliśmy sobie, że Państwo mieli najbliżej do nas dzisiaj, prawda? Bo przeszliście jakieś, ja widzę ten kamper, jakieś 250 góra metrów. Tak, no, tak. Troszkę więcej, no ale tak, to są metry, a nie kilometry. Ale powiedzcie Państwo, jak to wygląda z takiej technicznej strony, no bo mówi się, że emeryci nie mają jakichś nieograniczonych środków, a jednak podróżujecie no praktycznie po całym świecie. Jak to robicie? Zaskoczymy chyba, ale może dlatego podróżujemy, że nie mamy środków. Aha. Właściwie jeden, środek lokomocji. Środek lokomocji, tak, ale środki finansowe też są ważne w dzisiejszym świecie. No jeżeli każdy może sobie siąść z ołówkiem, skalkulować swoje dochody, skalkulować ile musi wydać na wyjeździe i okazuje się to w zasięgu wielu, wielu osób, które tego nie robią. W Państwa przypadku to jest tak, że Pan jest emerytowanym oficerem Wojska Polskiego, kapitanem, tak, prawda? Pani jest policjantką emerytowaną, tak, czyli ta emerytura nie jest taka bardzo niska, one są... No to niezłe. Ile to jest mniej więcej? Średnia krajowa, nic więcej. Każdy może zobaczyć, ile wynosi. Mm-hmm. Średnia krajowa. No, a jak to się zaczęło, pierwszy wyjazd? Kto wpadł na taki pomysł Państwa? No, zaczęliśmy już jeździć, będąc jeszcze czynnymi, że tak powiem, pracującymi ludźmi. A później się to przeniosło na, że tak powiem, wydłużone okresy. Czyli wyjechaliście, zaplanowaliście, że wracamy za 2-3 tygodnie, a wróciliście po miesiącach? Też tak się wydarzyło? Bywało, tak, ale raczej na pewno jest to jakaś spontaniczność w tej chwili, ale to już jest domena, powiedzmy sobie szczerze, emerytów. Na początku to są urlopy, to są weekendy, natomiast na emeryturze można dopiero rozwinąć skrzydła. Naprawdę? To tego się nie spodziewaliśmy. A skąd ten kamper, powiedzcie, to jest fantastyczna maszyna. Ale to jest tylko narzędzie. My nie patrzymy na niego jako na bóstwo jakieś. To jest narzędzie do realizacji naszych podróży, naszych jakichś marzeń, prawda, które sobie zakładamy. Czyli moglibyście mieszkać w czymkolwiek, tak? Mieszkaliśmy w przyczepie. Najpierw malutkiej Ence, później troszkę większej, która miała być już dożywotnia, no ale zmiany nastąpiły i jest kamper. A gdybyśmy teraz usiedli z kalkulatorem, o którym pan mówił na początku i nie liczyli pieniędzy, ale liczyli dni, ile tych dni spędzają państwo w domu, tym takim z fundamentem murowanym, to ile by to było? To by była większość czy mniejszość roku? W murowanym domu mniejszość. Mniejszość. Mniejszość w murowanym, a większość w tym mobilnym. I zimą i latem? Zimą na południu, no. Jesteście całkowicie samowystarczalni. Jakby się okazało, że hoteli nie ma, to sobie mieszkacie spokojnie w kamperze. Wszędzie. I to jest najpiękniejsze. Na pustyni, między fiordami gdzieś, prawda? Wspaniałe rzeczy. A jak z językami? Bo chciałem powiedzieć z językiem, ale z językami, bo to przecież są tak odległe i różne kierunki świata, że tych języków to już było mnóstwo. Jak się dogadać, tak? Czy... Na początku to jest trudno. Nie uczymy się wszystkich języków, a jakieś podstawowe wiadomości z tych podstawowych mamy. Natomiast po pobycie, po miesięcznym pobycie już można czytać, można się orientować. Po dwumiesięcznym robimy sobie zakupy, a po 3 miesiącach w danym kraju naprawdę można już porozmawiać i coś dowiedzieć się od kubelców. Gdzie najbliższy sklep, gdzie można wodę uzupełnić? Ciekawe, co na to synowie, co na to rodzina. No jeszcze wieku. Mają swoje rodziny już, więc też... Mają swoje jakieś ambicje, plany. I nie mają problemu z tym, że dziadków nie ma na przykład na miejscu? Nie, są samowystarczalni. Są dobrze wychowani, przez całe życie Państwo na to widocznie pracowali. Dzisiaj możemy sobie pojeździć w takim razie. Ale wiecie, co jeszcze chciałam powiedzieć, bo też o tym przeczytałam. Nie mają Państwo ambicji, żeby tym dzieciom zapewnić każdemu mieszkanie, samochód, wyposażyć, że nie trzeba? Mają to już. No ale sami sobie zarobili czy dostali? Zarobili sobie sami. Czyli dzieci pracują na siebie, a wy jeździcie po świecie. Ale tak jest na świecie. Super. Stąd, dla mnie stąd świetnie. To pytanie. To prawda. Dla mnie super. Z czystej Bożej poprawności. Prawda, pani redaktor? Tak jest. Justynko, a powiedz, co tobie najbardziej pasuje w takiej podróży z dziadkami kamperem? Co ci się najbardziej daleko podoba? Jakie mamy hasło na ten rok? Bo uwaga, każdy rok jest to hasło? Jakieś hasło jest wakacyjne. W tym roku? Mówimy jakie? Nic nie musimy, nikogo się nie boimy, dlatego jesteśmy wolni. Brawo! Gdzie jedziecie? Gdzie jedziecie najbliższa podróż egzotyczna? Bardziej egzotyczna niż Poznań.
planie jest jeszcze aktualna. Tunezja i Algieria. Na początek jesień w Sycylii, a na zimę kraje północnej Afryki. Jeszcze aktualne, ale to może zobaczymy się zmienić jak każdej długo. Tak, tym bardziej, chwili. Że tam sytuacja, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tak. rozwija ale się. Ale urok kampera jest taki, że można w każdej chwili zmienić plan. Wyjechać. Życzymy wam tej wolności. Już tylko to hasło jak brzmi jeszcze raz, bo końcówka mi się szczególnie nic podoba. Nic nie musimy, nikogo się nie boimy, dlatego jesteśmy wolni. Kradnę, Państwo Walczakowie, polecamy, dziękujemy i łączymy się z Kostką. Tam w dalszym ciągu Ola Kostka, Instytut